Paweł Trypson Trybała, Adam Niedźwiedź. No i proszę, już iskrzy między oboma panami. Nawet nie trzeba było ich prosić. Adam Niedźwiedź, Paweł Trypson Trybała. Będzie jeszcze okazja o tych panach chwilę porozmawiać, ale już teraz zapowiadamy. Na pewno. Wielki bój! Pytanie do jednych z głównych bohaterów, Paweł Trybała i Adam Niedźwiedź. Czy w pewnym sensie, wiem, że wasze nastawienie jest bardzo sportowe, ale czy spodziewacie się, że ta przeszłość wasza medialna, telewizyjna, ona będzie was, będzie zawsze za wami podążała i jakby... czy w pewnym sensie to was prześladuje i czy wolicie, żeby wszyscy się skupili na tej wartości sportowej? Halo? Bardzo proszę, to może Adam w takim znaczy, razie. Z mojej strony przyszedłem tutaj, aby podbić tą oglądalność i mam nadzieję, że ta walka wygeneruje dobrą oglądalność. Co za tym pójdzie, to, że moje nazwisko będzie znaczyło, że za mną idą cyfry. I tyle, no wiadomo, byłem w programie i gdzieś to zawsze się będzie za mną ciągło, ale teraz pokażę, że jestem sportowcem. Paweł? Witam wszystkich serdecznie. Chciałem powiedzieć, że tak, no, są osoby, które śledzą moje losy i widzą, że zajmuję się sportem zawodowo, oddaję się mieszanym sztukom walki w 100%. Kosztuje mnie to wiele wyrzeczeń. Niektóre osoby się zatrzymały gdzieś tam na pułapie programu i myślą, że nie wiem, dalej imprezuję, gdzieś robię jakieś głupie rzeczy. No to jest nieprawda, to się zmieniło. No i właśnie 20 maja po raz kolejny udowodnię, że jestem 100% sportowcem, nie zawiodę was. Co tu mogę powiedzieć? O, Adam, uważaj, będę chciał zakończyć walkę przed czasem, żeby ci wielkiej krzywdy nie zrobić, bo jakby walka trwała 3 rundy, to mógłbyś później już nie wrócić do modelingu, także będę łaskawy. Wybiję ci łokciami w parterze cały ten pomysł MMA z głowy. Dobra, zobaczymy. Do zobaczenia.